Ledra Street, najsławniejsza ulica na Cyprze, ale związana z nią historia jest raczej tragiczna. Ta jedna z głównych ulic Nikozji stała się teatrem walk w roku 1963, kiedy wybuchły zamieszki zwane później Bloody Christmas. Żeby zrozumieć w ogóle, o co chodziło w historii tego miasta oraz tego kraju i dlaczego Cypr jest podzielony obecnie na dwa państwa de facto, trzeba wiedzieć, że od wieków mieszkają tutaj dwie główne społeczności, czyli Grecy i Turkowie. Czy właściwie cypryjscy Grecy i cypryjscy Turkowie, powinno się powiedzieć prawidłowo. Więc właśnie w 1963 roku, zaledwie 3 lata po ustanowieniu, po kompromisie i ustanowieniu państwa cypryjskiego dualnego z dwoma społecznościami, doszło do zamieszek, ponieważ grecki prezydent, wiceprezydentem musiał być Turek i odpowiednie kwoty były wprowadzone zarówno w policji, w administracji, jak i w wojsku, ile danej społeczności etnicznej ma być w danej strukturze. I właśnie w 1963 roku prezydent Cypru zaproponował poprawkę do konstytucji na wniosek greckich organizacji bojowniczych. Nie spodobało to się tureckim czy cypryjskim Turkom i w Nikozji doszło do starć. Cypryjscy Turcy stworzyli sobie enklawę na północy miasta, zbiegli tam i właśnie wzdłuż tej linii, która jest za mną, nazwanej zieloną linią, właśnie z powodu tych zielonych beczek, które były częścią barykady i które stoją tutaj do dzisiaj. Tak się nazywa ta linia, zielona linia. I właśnie tutaj dochodziło do największych starć, strzelanin między bojówkami dwóch mniejszości. Ten teren jeszcze wtedy był patrolowany przez Brytyjczyków, którzy starali się tutaj utworzyć strefę buforową. Była też specjalna agencja Narodów Zjednoczonych, która miała dbać o to, żeby na Cyprze był pokój, żeby doszło do rozejmu. Przez dekady cała Ledra Street, która ma około 1,5 km, była jedną wielką strefą buforową pomiędzy Cyprem Północnym a Cyprem Południowym. Jeszcze w 1974 roku do Cypru Północnego weszła armia turecka, żeby zabezpieczyć państwowość czy bezpieczeństwo swoich krajan de facto z Cypru. I Ledra Street została otwarta dla turystów, dla ludzi w ogóle tutaj na Cyprze i dla handlu i dla swobodnego poruszania się właściwie dopiero w 2008 roku, czyli zaledwie 12 lat temu, po długich negocjacjach między obiema stronami oraz stronami trzecimi, takimi właśnie jak Narody Zjednoczone. Dzisiaj ta strefa buforowa wciąż istnieje, tylko ona znajduje się tam za tymi beczkami i za tą barykadą, tylko wynosi dzisiaj już tylko od kilku do kilkunastu metrów. Tutaj na końcu ulicy Ledra znajduje się posterunek Policji Republiki Cypru. Tam dwie ulice dalej przechodziliśmy obok stanowiska, gdzie najprawdopodobniej stoi żołnierz Cypru Północnego i groźnie wpatruje się przechodniów, którzy tam się zapuszczą. Tam niestety obowiązuje absolutny zakaz robienia zdjęć. Ja już miałem telefon wyciągnięty, żeby dopuścić się tak niecnego czynu, ale żołnierz bacznie się nam przyglądał. Wygląda to dosyć surrealistycznie, bo Nikozja jest ostatnią stolicą na świecie, która jest podzielona na pół. No, przychodzi na myśl Berlin, tak wschodni Berlin, zachodni przed rokiem 90 i kilka innych miejsc, ale mamy rok 2020 i jesteśmy w Nikozji, która wciąż jest podzielona, przez którą przebiega granica, której pilnują policjanci, żołnierze i trudno powiedzieć, ile ten stan rzeczy jeszcze potrwa. Widać, że te napięcia wciąż jeszcze są żywe, no to jest historia ostatnich kilku dekad, te walki, wojny i podziały. W wszelkich
przewodnikach turystycznych, na mapach miejskich. Tutaj po stronie Republiki Cypru mamy ten teren na północ, północną Nikozję i w ogóle północną część wyspy Cypr. Mamy określoną jako teren okupowany przez Turcję od 1974 roku. Tak. Również takim może nie do końca oczywistym i zauważalnym elementem jest pomnik, który ja zauważyłem oczywiście, bo pewnie jest i więcej, ale w Larnace, bardzo centralnej, takiej reprezentacyjnej części na promenadzie, tuż obok pomnika jakiegoś greckiego generała ze starożytności, bardzo ważnego, jest pomnik ofiar ludobójstwa Ormian. Tak, ludobójstwo Ormian, sprawa bardzo niewygodna dla Turków z początku XX wieku, do którego wciąż Ankara się nie przyznaje. No a wszelkie relacje historyczne i źródła mówią o tym, że spokojnie można by tamte wydarzenia zakwalifikować jako ludobójstwo. Więc tutaj konsekwentnie w Republice Cypru teren za mną, tam za strefą buforową, jest nazywany terenem okupowanym przez Turcję od 1974 roku, kiedy to tureckie wojska wkroczyły właśnie do północnego Cypru w celu ochrony pewnie swoich krajan z mniejszości tureckiej tutaj na Cyprze, ale niewątpliwie no, był to najazd zbrojny i tego konsekwencją stał się fakt, że mamy teraz dwa państwa właśnie podzielone pośrodku swojej stolicy i pośrodku wyspy.